naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze wyniki, najświeższe wyniki badania ADEX, absolutnie premierowa odsłona, po raz pierwszy pokazywany gdziekolwiek. Zresztą z tego co wiem, Polska jest chyba pierwszym jabłem na świecie, który prezentuje wyniki, kompletne wyniki za cały 2010 rok, więc dodatkowa atrakcja. Natomiast w drugiej części prezentacji chciałem się skupić na według mnie chyba najważniejszych w tej chwili wyzwaniach dla branży, czyli tak naprawdę odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby zarabiać więcej, jeszcze więcej niż w tym roku czy w poprzednim. Przechodząc już do tej pierwszej części, do wyników ADEX-a. Pierwsza informacja, najważniejsza chyba, na którą wszyscy czekają. Wartość rynku reklamy online'owej w Polsce w 2010 roku. Uwaga, widzę napięcia. 1 578 000 000 złotych. To jest całkowita wartość rynku reklamy online'owej w Polsce w ubiegłym roku. Cóż, jest to wzrost w stosunku do roku wcześniejszego o 17%, licząc na bazie tej samej firmy, ponieważ no tu jest specyfika tego badania jest taka, że z roku na rok troszeczkę się zmienia baza firm z uwagi na to, że po prostu zmienia się sytuacja rynkowa. Niektóre firmy się pojawiają, niektóre znikają. Więc jeśli weźmiemy dokładnie te same firmy rok do roku, to ten wzrost wynosi 17%. No pytanie chyba, który nie potrzebuje jakiegoś specjalnego komentarza. Wydaje mi się, że ogromny sukces całej branży. Zwłaszcza jeśli odnieść to do tego, jak wyglądał rok 2010 w całej branży reklamowej, gdzie wzrosty, jak wiadomo, szacowane były na mniej więcej 4, maksymalnie 5%. Idąc dalej, tak wyglądały wydatki reklamowe w poszczególnych latach, licząc od roku 2007, kiedy badanie ADEX pojawiło się po raz pierwszy. Jedna rzecz, która tutaj warta jest chyba zauważenia, to że w okresie tych 3 lat, od 2007 roku, wartość rynku wzrosła ponad dwukrotnie, tak? Z wartości 743 miliony do ponad 1,5 miliarda złotych. I teraz kolejna rzecz, którą warto zauważyć. Jeśli odniesiemy dane z ubiegłego roku na temat reklamy internetowej do całego rynku reklamowego, wszystkich mediów, tutaj akurat posługuję się danymi z domu mediowego Starlink, to tak, mieliśmy wzrost całego rynku reklamy wartości 320 milionów złotych. Takie są szacunki Starlinka. Online w tym czasie wzrósł o 194 miliony złotych. To również jest wynik Starlinka. Co to oznacza? No oznacza to tyle, że online to jest 60% całego wzrostu na rynku reklamowym we wszystkich mediach, tak? Czyli internet jest, jak no można spokojnie powiedzieć, że internet jest tym medium, które tak naprawdę w tej chwili napędza rozwój całej branży reklamowej, no bo odpowiada za 60% tego wzrostu, po prostu. Internet 60%, 40% wszystkie pozostałe media. Jak to wygląda w wynikach ADEX-a w podziale na typy reklamy? Nie ma tutaj jakichś, powiedziałbym, rewolucyjnych zmian. Mamy w dalszym ciągu największy udział displaya, 45%, a rośnie cały czas udział searcha. W ubiegłym roku było to już 30%. E-mail marketing, ogłoszenia, mniej więcej podobne udziały jak rok wcześniej. W samym displayu, jeśli popatrzymy na to, jak wyglądał podział między formaty reklamowe, też nie ma jakichś bardzo dużych zmian, natomiast to, co jest, wydaje mi się, warte zauważenia, podkreślenia, to że te najbardziej właśnie irytujące formaty, o których była mowa na
poprzedniej prezentacji, czyli formaty wyświetlane na warstwie, one tak naprawdę nie stanowią jakiegoś istotnego już w tej chwili składnika tego całego MENIEMIX-u. To jest zaledwie 9% wszystkich wydatków i to spada systematycznie z roku na rok, jest tego coraz mniej. Kolejna rzecz, która wynika z ADEX-u, to ogromny wzrost reklamy wideo. To zresztą też miało potwierdzenie w tych poprzednich badaniach Geniusa. Tutaj mamy twarde dane na temat wydatków. 155% wzrostu rok do roku, więc naprawdę bardzo, bardzo duży wzrost. Patrząc na całość wydatków, jest to już w tej reklamach wideo to mniej więcej kwota 35 milionów złotych. Jest to 2,2% wszystkich wydatków na reklamę w internecie. Natomiast jeśli odnieść to do displaya, jako że wideo jest właśnie częścią reklamy displayowej, jest to 5% już w tej chwili wszystkich tych wydatków. W ujęciu branżowym nie ma również jakichś drastycznych zmian. W dalszym ciągu właściwie trzy branże są na czele, czyli finanse, telekomunikacja, motoryzacja. A to, co też jest ciekawe, warte zauważenia, to systematycznie rosnąca pozycja branży żywnościowej. Z roku na rok jest to coraz większy odsetek. Rośnie także branża higiena i pielęgnacja, czyli branża kosmetyczna. Natomiast to, co może martwić, to ciągle bardzo małe wydatki w branżach farmaceutycznej i produkty do użytku domowego, czyli chemia gospodarcza. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o wyniki ADEX-a. Chciałbym teraz przejść do drugiej części prezentacji, czyli do tych wyzwań, które stoją przed branżą i które, jeśli w odpowiedni sposób do nich podejdziemy, myślę, że pozwolą branży na dalszy dynamiczny rozwój. Zacznę od tego, że pokażę Państwu, jak wygląda podział w ogóle wydatków reklamowych na wydatki związane z brandingiem. Koniec.